Jesteśmy na pokazie Maćka Zienia, First Lady. Powiedz, z kim utożsamiasz pierwszą damę? Pierwsza dama przede wszystkim powinna być elegancka, taka jak ja dzisiaj, nie no, żartuję. Pierwsza dama powinna być kobietą elegancką, inteligentną, piękną wewnętrznie i powinna zabierać głos w sytuacjach, szczególnie kiedy w kraju chodzi o kobiety. I mam nadzieję, że u nas też tak będzie. No właśnie, a którą z pierwszych dam uważasz za taką, najmilej wspominasz? Naszych polskich, ja powiem... Bo może nie wspominasz, może aktualna. Nie, to jest tak, że ja jakby politycznie, szczególnie jeśli chodzi o Polskę, nie lubię się wypowiadać, ale jakoś tak bardzo miło i ciepło kojarzę żonę prezydenta Obamy. Wydaje mi się, że to jest taka prawdziwa pierwsza dama. Kobieta, która udziela się społecznie, kobieta, która jest, działa charytatywnie, kobieta, która jest otwarta na kobiety żyjące w kraju, w którym rządzi jej mąż. To jest właśnie prawdziwa pierwsza dama. A Melania Trump, co sądzisz o jej stylu? Co, ja nie oceniam ludzi po wyglądzie, naprawdę staram się tego nie robić. Nie poznałam osobiście, tak jak mówiłam, polityki, za bardzo nie śledzę, więc nic ani złego, ani dobrego nie powiem. Wiem, że jest nieraz wielokrotnie oceniana przez to, jak wygląda, ale nikt nie powiedział, że kobieta, żona prezydenta nie może być piękną, zadbaną kobietą.